Cześć, siemano! Dzisiaj gramy w chowanego autami. Jest z nami Blurek, Glencu, Nitro, Marek i Szumiś. Oni się chowają, ja szukam Mustangier. Chłopaki, macie 10 minut na ukrycie się. 3, 2, 1, start! Nie, wyjechałem pierwszy. Ale ruszył! Jadę! Ha! Wystartowałeś reską, Nitro Nitro bokiem leci za mną. O, szli! Mają 10 minut, żeby się ukryć. Nasz teren gry chowanego toczy się pod Wrocławiem. Dokładnie na tym terenie muszą chłopaki się ukryć. Pierwszy problem. Dali mi mapę. Jak to obsługiwać? O, Nitro pojechał w inną stronę. Patrzcie. Nitro, widziałem, że chyba poza strefę wyjeżdżasz. Ty się pilnuj, Nitro. Przypadek przy pracy. Nie rozumiem mapy. Nitro, musisz mapę do góry nogami obrócić. To tak zrobię, dzięki. Dzisiaj jest taki dzień, że spadł śnieg, a na szczęście moje auto jest białe, także się zakamufluje niczym kameleon. Mam plan, by zakryć samochód taką oto matą, proszę państwa. Więc moim zadaniem jest znaleźć jakieś fajne miejsce przy lesie i przyjąć kamuflaż. Ale ta RS-ka jest głośna, w ogóle jeżdżę dzisiaj RS-ką, bo Golf jest na serwisie, także niestety. Znaczy, stety. Chłopaki się chowają, mają jeszcze około 8-9 minut, więc jest jeszcze kupa czasu, żeby się dobrze skryć. Mam pewien pomysł. Jednym małym ruchem sprawię, że Remek mnie nie rozpozna. No i chłopie, inny samochód. Mam zamiar jechać jak najdalej, bo wiem, że Remek to jest taki mały leniuszek. Nie pojedzie na sam koniec. Zaczęły się jakieś wertepy, ale w sumie może to być jakiś plan. My tu pracujemy i nagrywamy, proszę się powstrzymać. Koniecznie subskrybuj ten kanał, bo w kolejnym filmie to właśnie ty możesz wziąć udział, ponieważ będziemy nagrywali chowanego autami z widzami i waszymi furami. Halo! Co pan robi? Dobry! To jest teren prywatny! No właśnie nie! Tu jest zamek, tu można wjeżdżać chyba. O, ej, dobra, auto tu jedzie, sorry! Ej, widzę na mapce, bo mam odpalonego Google Mapsa tutaj i widzę na mapce fajną miejscówkę. Nazywa się Zamek Topacz. O, restauracja jest też, jadę tam. Dobra, raczej mam najlepszą miejscówę, tylko problem będzie taki, że jak przyjdzie ktoś i powie: halo, co pan tu robi? Się będę musiał tłumaczyć. Chłopaki, macie jeszcze 3 minuty na ukrycie się. Dobra, zaparkowałem na jakimś parkingu przy tym zamku. O, mam tutaj nawet Szumiego. Glencu tu jest! Szumi! To jest moje miejsce! Glencu tu jest! Ty je... Wynocha mi stąd! Bon! Remek właśnie napisał, że za 2 minuty wyrusza z poszukiwaniami, a powiem szczerze, że ja nawet jeszcze nie mam kryjówki znalezionej. Ajajaj! Jestem dość pewny swojej miejscówki, jeżeli mnie nikt stąd nie wygoni. Chyba że spotka mnie jakaś po***a kara, tego byśmy nie chcieli. To jest idealna miejscowa. Perfekcyjnie, proszę bardzo. Mam nadzieję, że tylko mi się tu nic nie stanie z autem. Ogólnie mam jeszcze jednego asa w rękawie. Remek będzie szukał Mustangiem, a ja będę się chował Mustangiem. Powiecie, jak to możliwe? Mam Mustanga! Wyciągamy go i uciekamy nim. Jestem przygotowany tutaj na godzinną... na godzinne odliczanie do zwycięstwa. Droga jest tam, więc ta strona w miarę wygląda. 3, 2, 1, szukam! Zostajecie w miejscówach, w których się ukryliście. Remek, jak coś, to RS-kę możesz już na mnie przepisać. Myślałem, Szumi, że masz troszkę lepszy gust motoryzacyjny. O ty Nitra i Szumiego coś dobrze słyszałem, więc oni muszą być blisko, skoro walkie-talkie dobrze odbiera. Dobra. Nie, to jest cheat, tak nie można robić. No ja was zaraz znajdę, gadki jedne. Powiedział, że mamy zostać w miejscówach, w których się ukryliśmy, ale nie powiedział, że nie można wyjść z samochodu. Moi drodzy, ja jestem głodny, ja sobie chyba pójdę w ogóle coś zjeść. Co może robić Szumi na nagrywce? Gdzie w p***ć, możemy jakąś muzykę puścić? Czekajcie. A się ślizga, dzisiaj śnieg spadł na drogę, trzeba uważać. Balonik! Balon to są kary dla uczestników. Jeśli znajdę takie balony jeszcze, to w środku są karteczki w tych balonikach, które przygotował zespół. Świeca dymna. To oznacza, że dzwonię do jednego z uczestników i każę mu odpalić świecę dymną, żeby można było go łatwiej znaleźć. Ja myślę, że gość specjalny, no. Nitro tak kozaczył, że RS-ka nie taka fajna, to myślę, że on będzie musiał odpalić świecę dymną. Zadanie pod tytułem świeca dymna. I wybieram naszego gościa specjalnego Nitra, żeby takową świecę dymną odpalił. Nitro, czy mnie słyszysz? Słyszę. Za chwileczkę dowiesz się, co i jak dalej, żeby takową świecę dymną odpalić. Niedobrze. Mam rzeka na kogoś, czy co? No, umówiłem się z...
Tam jest parking. Dobra. Dobra, mamy zajebistą miejscówę, gdzie widzimy praktycznie całą Ślężę przed nami i nic nam nie zasłania widoku, więc jak będzie odpalona raca dymna, to będę dokładnie znał kierunek, gdzie w tym momencie znajduje się Nitro, którego może już znajdziemy. Już poszło. Idziemy siedzieć za to. Ja idę do auta, weźcie czego to nie. Gdzie ta Nie, musimy się poruszać, bo to kurde, tam są budynki i drzewa, przez to możemy go nie zobaczyć. Gdzie oni się znajdują? Tu jest trochę tych uliczek, przez które ja mogę ich... Co? Co ja zrobiłem? Remik mnie minął i zamiast powiedzieć do GoPro, że mnie minął, to powiedziałem to do krótkofalówki. Ja pier... Ja cię minąłem, Blurek? Wyletała flara była. Była flara, już jej nie ma? Już, koniec. To nie pomogła mi, nie widziałem jej. Kuźwa. Ktoś się tutaj o tą flarę spruł, a się okazało, że idealnie w miejscu, w którym puszczaliśmy, była kamera. Próbowałem kłamać, że to nie ja i że to Tomek, który odjechał, ale problem jest taki, że idealnie kamera jest na mnie. Wnioskuję o 2 minuty na przebrandowanie pozycji. Spoko, spoko, zmień pozycję, jeśli trzeba. Pozycja nieznacznie zmieniona, bez problemów karnych. Mamy tutaj jakiś lasek, jakaś taka droga dojazdowa. Tutaj jest, popatrz, proszę bardzo. Koniec Ślęzy i balon. Tu jest grane, ja znajduję balony zamiast ludzi, no. Ale zimno. Bądź w ruchu przez 5 minut. Ja jej chyba nie wykorzystam teraz. Jeszcze przejadę się po tamtym terenie. Mam jeszcze dość dużo czasu, żeby chłopaków znaleźć. Minęło około 20 paru minut, więc jeszcze zdążę kogoś tutaj poznajdować. A tą karę ruchu musimy zrobić, jak nie będziemy na obrzeżach miasta, bo w tym momencie dojechałem do końca drogi, by sprawdzić, czy ktoś tu się znajduje. No, ale jest pusto. Kuśwa, jedź! Glenco zmienił środek transportu, pokażę wam. Ej, co sobie pomyślą ludzie, jak na ciebie będą patrzeć przez okno? Dobra, ja idę. Ej, ktoś tam przynieśli coś dobrego. Dobra. No właśnie, ja przed chwilą wyszedłem na drogę, żeby sprawdzić, czy nie jedziesz, ale chyba nie śpieszy ci się, żeby mnie znaleźć. Te osiedle tam? Widziałeś? No. Cofam do tego osiedla, bo ono mi śmierdzi. Jednak było pusto. Ta droga jest dla mnie podejrzana. Ale się wciskamy w bagno, ja pierdykam. Kuźwa, słyszałem coś. Mustanga słychać! Ale jest jakiś świeży ślad tutaj. Słyszałem Mustanga, widzowie. Gdzieś gazował tutaj. Czyli on musiał być teraz na tej sąsiedniej ulicy. Czyli on mógł znaleźć... Oj, Nitruś! Myślałem, że nie będziesz tak szalony, żeby po tych dziurach jechać. To samo pomyślałem tutaj wjeżdżając. O kurde, czyli w takim razie Remek tu może wjechać. No nic, przegrałem. A tak sobie myślimy, kurde, czy ktoś by wjechał na takie bagno? Ja tak samo pomyślałem, że nikt nie wjedzie tym samochodem na ten. No nic, przegrałem. Mam cię. Mamy Nitra, zaraz was znajdę, myszki. Zerknąłem tam tylko i kurde, ktoś tam był. Oby nikt nas nie widział. Dobra, Nitro znaleziony, teraz czas znaleźć naszych chłopaków. To są gagatki, które wiedzą, jak się chować. To jest jakiś zamek. O nie! O nie! Fuck! Uuu, RS-ka! Moja fura tam stoi! Co tu się dzieje? Jedź do przodu! Czemu nie jedzie? Co jest grane? Widzę i RS4 i klęca na Mustangu małym! Co jest grane? Kurde, czemu ja nie spodziewałem się, że tu jedziesz w ogóle? Ty tym jeździłeś? No troszkę, dopóki była bateria dobra, ale potem niestety już musiałem wysiadać i samo jeździło. Skoda stoi na parkingu, a ty pojechałeś tędy! Jakim w ogóle cudem? Ej stary, ale naprawdę masz plus 10 do zajebistości, że jeździłeś tym małym Mustangiem. Kto jeździ Mustangiem jest zajebisty, co nie? Dwie pieczenie na jednym ogniu, bo mamy Glenca, którego złapaliśmy i tutaj stoi RS4 moja, którą przyjechał Szumi. Jest auto, a nie ma Szymona. Co jest? Idziemy to sprawdzić. To jest dobre. Powiem tak, mam problem, bo znalazłem RS4 swoje, ale Szumiego nie ma w środku. Ja on to musi gdzieś być w takim razie, skoro on tutaj stanął. Tu jest restauracja! Nie zjadłeś obiadu, czy co? Nie mogliśmy się przemieszczać, nie? Ale samochód mogliśmy zostawić w miejscu. Krem z białych szparagów. O stary. Wiesz, że przegrałeś, nie? Mam cię. Co? Wiesz, że przegrałeś, mam cię, nie? No, musisz szukać dalej, chyba że będziesz na mnie czekał. Smacznego, Szymon. Idę szukać dalej. Został mi Marek i Blurek. Daj mi pieniądze, bo ja nie mam na tą zupę.
I zostaje tylko ja, Jarek. Czuję, że to wygram. A zostało nam 22 minuty, więc musimy się pośpieszyć. Szumi znaleziony, został Blurek i Mareczek. No to nie jest dużo czasu, a te gagatki dobrze się kryją. Mareczku i Blureczku, zaraz was tutaj dorwę. A, dobra, dobra, zaczynają się groźby słowne od Rezygizda. Zobaczymy, zobaczymy. Chłopie, ja już cię widziałem dwa razy, ślepaku jeden. Naprawdę widziałeś mnie dwa razy? No. Ale skoro ty mnie widziałeś dwa razy, to ty musisz gdzieś tutaj być. To jest cheatowanie. On nas dwa razy widział. On tu gdzieś musi być. Skoro on nas widział dwa razy, to tylko tu byliśmy dwa razy. Słyszę Mustanga, słyszę Mustanga. No trochę głośny ten Mustang. Głośny Mustang powiadasz, tak? Blura, powiedz mi, czy usłyszysz Mustanga? Słyszałem. Ciepło. Ale słabo, słabo słyszałem. Stary, mam dla ciebie złą wiadomość. Ja mam przygotowaną karę dla ciebie. Chyba, że spotka mnie jakaś kara. I to jest kara pod tytułem bądź w ruchu przez 5 minut. Liczy się jeżdżenie do przodu i do tyłu? No liczy się, musisz być w ruchu, 5 minut. Zaraz go znajdziemy, co mi dzwoni. Halo Mareczku. A jaka kara jest? Dla Blurka musi być 5 minut w ruchu. Widzę Mustanga. O, widzę go Marek! Cofa się, szybko. Marek, chyba wygrałeś! Blurek! Nie, auta, nie! To jest pościg! Ja tak całkiem serio, to na spokojnie zjedź na boczek, żeby było bezpiecznie, mamy cię. No dobra, dobra, znaleziony, no masz mnie. Blureczku, mamy cię, mój drogi. Marek wygrał? No chyba tak. O, był stary, o się schował w kamuflażu, kamo. W lakrzakach. 200 IQ, guys. Nitro, dzięki, że się poświęciłeś. Oj, warto było zostawić tą karę na później. Nie najlepiej to wygląda. Ale widziałem, że Nitro współpracował. On cię zblokował, gdyby nie Nitro, to byś przegrał. Ja wiem o tym. O, stary, gratulacje. Wygrałeś, Mareczku. Jesteś najlepszy. Jestem najlepszy. Co wygrałem? Nic. To jest najlepsze zwycięstwo w moim życiu.